Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Rush Wars. Jest to drugi odcinek z Rush Warsów. W Rush Warsy dawno nie graliśmy, naprawdę bardzo dawno nie graliśmy, jeżeli chodzi o odcinki. Do tej pory od czasu premiery udało mi się zdobyć 1168 gwiazdeczek. Dzisiaj polecimy może pod 1200 i wam pokażę moją taktykę na zdobywanie tych wszystkich gwiazdek. Ale zanim to zaczniemy, to otworzymy sobie boxa. Pierwszy boksik, mamy 56 golda, mamy pitcher, mamy 7 min, mamy boosterka jednego. Więc spoczko, skrzyneczka, druga skrzyneczka. Mamy goldzika, mamy kanon, mamy mortar, który mogę ulepszyć. I plumber hole. Do tego mamy jeszcze defense boxa do otworzenia, więc otwieramy tego defense boxa. 125 golda, shieldy. O, elegancka shieldami gram, więc sobie upgrade'uję. Pitcher, mortar, no i hotshot. Więc skrzynki takie nie najgorsze, wchodzimy w upgrade'y. I sobie, tak, upgrade'ujemy na pewno to. 200 golda, już upgrade'ik do shielderów leci. Bo bardzo, bardzo dobrze mi się tą postacią gra. Ja wam pokażę zaraz moją taktykę na może nie wygrywanie, ale zdobywanie zawsze tej jednej prawie że gwiazdeczki. Mortar też sobie ulepszę, zawsze to będzie łatwiej się broniło, bo mortarem akuratnie gram i też sobie to ulepszę. Powiem tak, jakimś mistrzem tej gry nie jestem aktualnie. Gierki się cały czas uczę. Jeżeli macie jakieś fajne taktyki, no to oczywiście dajcie mi znać. Możecie też dołączać do elity. Jest to oficjalny klan w Rush Warsach. I tutaj też będziemy brać ludzi po tym, kto jak gra, kto jak jest aktywny, nie? Domination skończone, bronze, domination chest otwieramy. I co nam poleci? Mamy goldzik, mamy walsa, mamy troopery i hilka. Więc taki fajcik był średni, nową dominację zaczynamy. Bierzemy oczywiście przykładowych tutaj użytkowników klanu, jacy chcą dołączyć. Odbieramy sobie golda, goldmine za godzinę 40 nam się kończyć. Kończy, tak wygląda mniej więcej moja baza aktualnie. Nie jest to jakieś przemyślane, ale w miarę to jakoś działa. Tutaj coś mamy? Battle logi i tutaj mamy leaderboardsy. Mi tutaj pokazuje Kanadę, bo taki miałem ustawiony VPN-ik. Dobra, dajmy atak. I mój skład atakujący mniej więcej tak się prezentuje. Jest to rush deck, który składa się z 4 trooperów oraz 2 shieldów. Ten boss, no mam tego wybranego aktualnie, ale gdzieś średnio go umiem używać, nie? No więc lecimy ludzie do pierwszej wojny. Lecimy do pierwszej wojny. Troszkę mnie tutaj monitor rozjaśnia. Przyciemniłem kolory, żeby tak mocno nie biło tym zielonym po mojej twarzy. No i dobra, moi drodzy, jakbyśmy tutaj zagrali? Gość ma 4 lasery. Z 4 laserami będzie problem. I to jest chyba, ludzie, meczek za 0. Jest taka szansa. Dobra, próbujemy coś takiego zagrać. Patrzcie, pyk. Pyk, oczywiście shieldy. Dajmy tutaj troopery. Bossa daje na sam tył. Dobra, wypuścimy tutaj coś takiego. Dobry raszyk i zobaczymy, jak oni pójdą. Jest bomba. A ta bomba się zawiesi na tych magikach. Dobra, rush i odpalamy te bombki od prezesa. No i prezesik sobie z nimi poradził. I tak, powiem wam tak, jedna gwiazdeczka jest, ale tracimy już tutaj prezesa. Już prezesik, generał, komander pójdzie nam po tym pojedynku i będziemy grać bez niego. Ale mało brakowało i byśmy to zrobili na 3 gwiazdki. Tego gościa wystarczyło lekko obić. No ale nie pykło, no ale nie pykło. Nasz prezesik już nie żyje. No i to jest moja najlepsza taktyka póki co. Jeżeli macie jakieś fajne deki, no to oczywiście możecie mi dać znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione. A ja sobie teraz zagram po raz kolejny tym. Troszkę się też na tych odcinkach pobawimy w różne ustawienia. Patrzcie, no pokażę wam, jak to działa. Dajemy tutaj 4. Pyk, tu będzie bomba pewnie na starcie. Odpalamy tutaj boostera już. No i elegancko. No i patrzcie, rozwalmy tą małpkę jeszcze. Dobra, czy... ten mortar mnie nie zniszczy teraz, jak oni zaczęli to bić. Dobrze uderzył, dobrze uderzył. On uderzy jeszcze raz. On jeszcze raz uderzy. Dobra, ale udało się, patrzcie. Jedna jednostka przeżyła i ta jednostka sobie poradzi z tym mortarem. I dzięki temu jesteśmy w stanie ten meczyk ugrać, nie? Patrzcie, mortara rozbijamy i fajna nowa aktualizacja wyszła, że nam daje ten battle speed. I patrzcie, jak to przyspiesza mocno tutaj cały pojedynek, bo mamy ten mecz wygrany. Ale nie będziemy musieli tak długo już czekać, żeby te 3 gwiazdki zwinąć. Tylko jest 250 battle speed tutaj ogarnięty i sobie tutaj to zbijamy powoli, nie? I za ten pojedynek dostaniemy 30 golda oraz 3 gwiazdeczki, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajny wynik. I mamy też rare crate'a, którego sobie otworzymy. Mamy nowe shieldy, mamy ulepszenie do kanonu, do mortara. Jest też bazooka, jest sneaky ninja. Powiem tak, nie wiem, jak ten sneaky ninja działa, więc weźmy sobie tutaj w atak. Weźmy sobie tutaj bodajże, kliknijmy w to.
Nie, jak to się to sprawdza? Wchodzimy w upgrade'y, klikamy Sneaky Ninja. Jak on działa? Czekajcie, patrzcie, on sobie idzie na przyczajce, nic go nie widzi. A, i się pojawia, jak uderza dopiero, ty! Spróbujmy go upgrade'ować, gdzie jest Sneaky Ninja? Tutaj, upgrade'ujmy go, raz go rzućmy, drugi raz go rzućmy i tak nam się poziom tutaj przyda. Do HQ lepszego, do lepszego haku, nie wiem jak to się czyta, HQ, a to czytam. Żebyśmy mogli później sobie lepsze boksy otwierać i nowego czupera odblokować, który da nam możliwość wybierania większej liczby jednostek do wojny. Dobra, bierzemy tak, jednego tego wariata, dwóch tych i dwa shieldy, nie? I bierzemy do tego też oczywiście Rusha. No i atakujemy. Atakujemy bez komandera, bo na komandera to mnie nie stać. Nie będę gemików ładował, bo ja nie gram w gry pay to win, żeby wygrywać. Nie, ja sobie gram na spokojnie, więc na razie tego nie używam. Dobra, dajemy na początku tych tak na przyczajkę. Wrzućmy tych wariatów. Dobra, startujemy. I z tyłu zapadajmy tego ninja. Dobra, odpalamy go. I sobie te shieldy rozbiję. No też ninja nasz już jest ubity. No powiem tak, nic nie zrobił w tym pojedynku. Nic nie zrobił. Mogłem go źle wypuścić. Dużo ludzi też gra pod czołg, zauważyłem, nie? Bardzo dużo ludzi gra pod czołg. Ja pod czołg nie mam pojęcia jak zagrać. Nie wiem jak go ustawić, ale próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz, bo nigdy nie wiadomo jak to działa w late game'ie. Dobra, dajmy tego ninja na start. Zobaczmy jak on się będzie tutaj w pojedynku sprawował. Jest tu bomba, bomba nie wybucha na nim. Dobra, pyk. Woo! Powiem wam, że naprawdę ładnie sklepał tego gościa. Nie, to już leci. Dobra, wypuśćmy coś takiego, nie będzie to jakiś idealny rush. Ale patrzcie, pyk. Aj, te bazuki, te bazuki. Bij te bazuki, dawaj, dawaj, dawaj. Skupcie się na bazukach, wyjdźcie na tego kanona i będzie tutaj na ten mortar i coś jeszcze z tego będzie. Nie będzie z tego nic, zły fokus, zły fokus. No powiem tak, ten ninja źle nie wygląda. Źle nie wygląda, to on jest dobry na inne jednostki i musimy zagrać nim taktycznie, nie? Bo fajnie tego lasera rozwalił tutaj, ładnie go szybko skasował. I tak. Zagrajmy tak, wypuśćmy tutaj ninja dołem. Niech idzie z przodu, zanim wypuścimy tych wariatów. Tak ich ustawmy. I dajmy coś takiego. Patrzcie, ninja idzie na pełnym speedzie. Dobra, tych wypuszczę za nim. Dobra, jeden rozbity. Tego granatnika niech rozwalał, pitcher. No dawaj, 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 yo! Nie, ludzie, jednak to jest ten ninja, fajny, ale on nie jest do tego team kompu. Potrzebujemy jakiegoś tanka do tego ninja, nie? I ten tank musi naprawdę dobrze zagrywać, więc tak, wypuśćmy tutaj lasera, wypuśćmy ninja. I dwa razy pitcher weźmy. Do tego wyrzućmy sobie healka. I zobaczymy jak to będzie działało. Zobaczymy takie połączenie. Może to być dziwne, ale zobaczymy jak nam to będzie śmigało. Więc tak, tu jest gość lekko zabudowany tymi murkami. Ninja wypuszczamy tutaj. Lasera wypuszczę przed nim. Zagrajmy tak. Dwie granatniczki. I tu będzie healek. Jest healek? Niech już się leczą powoli. Dobra, jeden znokautowany. Mortary wchodzą, granaty wchodzą. Są bazuka boje i ci z bazukami to rozwalą. Ale powiem tak, gdyby jeszcze jeden granat tutaj wszedł i tych bazuk tutaj nie było, to byśmy mogli tutaj to wyklikać, nie? Więc próbujmy jeszcze raz. I ten healek fajnie działa. Tylko spróbujemy to samo jeszcze zrobić później z Rushem, nie? O Jezu, ile gość ma bazuk. Gość ile ma bazuk, to jest ludzie. Zabójstwo, dobra, dajmy tak, tak zagrajmy, pyk. Pyk, dobra, healek jest. Dobra, leczonko, 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 leczonko. Teoretycznie bazuka jest na strzał, ale ja się nie zdążę aż tyle uleczyć. Dobra, pitcher tutaj rozwaliło to. Ty, chociaż jest jeden bazuka jeszcze, jak oni pójdą górą, to zwiniemy co najmniej dwie gwiazdki teraz, nie? Pięknie, idą górą, więc dwie gwiazdeczki mamy. Trzech gwiazdek pewnie nie zrobię tutaj, ale dwie gwiazdki, wydaje mi się, że to jest w miarę całkiem spoko wynik. Dobra, chociaż... Nie, będą trzy gwiazdki. Oj, chociaż nie wiadomo, bazuka już idzie. On na strzała mi zdejmie ją. On na strzała tą pitcher mi rozwali. Jeszcze raz, jeszcze raz.
Jednego uderzenia zabrakło, jednego uderzenia. Gdyby to siadło, ludzie, to byśmy mieli 3 gwiazdeczki, nie? Ale mamy 23 golda, mamy 6 expa i mamy skrzyneczkę. Tutaj mamy plumber wana, mamy kanona, mamy bombki i mamy oczywiście monety. Musiałem wody trochę zapić, bo mi w gardle zaschło. Ale dobra, moi drodzy, bierzemy teraz atak kolejny i teraz próbujemy sobie zagrać bez kilka. Tylko weźmy rush. I zobaczymy, jak to z rushem będzie działało, nie? Bo na tej maszynie nie chcę grać, bo ta maszyna mi się średnio podoba, ten arcade, a to mi się nawet w miarę widzi. Dobra, puścimy tutaj tak, lasera. Puścimy za nim ninja. Ninja później wypuścimy sobie w sumie. Laser. Dwie te typiarki. I teraz wchodzi ninja. Odpalmy tutaj coś takiego. Żeby dobrze strzelił, dobrze strzel, dobrze strzel, dobrze strzel. Nie. Chociaż jednak koronka jest, jedna gwiazdeczka. Ale gdzieś mi się to ustawienie, powiem wam szczerze, średnio trochę podobało. Próbujemy jeszcze raz tym zagrać, no ale jedna koronka była, no. Dlatego po jednej koronce, jak będziemy wbijać... Jezu, ile on tego ma. Zagrajmy tak, zagrajmy tak. Wszystko trzeba porozchodzić, te jednostki, żeby to nic nie było koło siebie. O, źle to wygląda. Źle to wygląda, dajmy tego boosta. Nie, on jest za wolny. Ej, nie wiem jak skontrować w ogóle te granadierki, nie? Ona chyba jakiegoś buffa dostała. Dostały, bo patrzcie, ile ludzi pod to gra. Czekajcie, to jest nasza baza, Goldmine. A może ja bym tak zagrał pod to? Który ja mam poziom na tym? Piąty, nie piąty, na tym mam poziom czwarty. A ja jakoś miał na siódmym, więc następną kopalnię spróbuję tak zrobić. I zobaczymy, jak nam pójdzie, nie? Dobra, bierzemy teraz mój składzik standardowy, pyk, pyk. Pyk, pyk, to jest coś takiego. I do tego, moi drodzy, wchodzi rush. Bardzo mi się podoba to połączenie, zobaczymy, jak to teraz nam wyjdzie. Ogólnie ludzie, jeżeli chcecie więcej Brawl Starsów, no to dajcie łapę w górę pod tym filmem. To ja się postaram dla was więcej tych materiałów z tej gierki przygotowywać, nie? Bo ogólnie z Brawl Starsa, z Rush Warsa. Z Rush Warsów mało było odcinków, więc spróbuję tutaj troszkę to potryhardować. Dobra, odpalmy tutaj to. Ten z shotgunem Lamus szybko się złożył. Dobra, byleby jak najszybciej do Mortara dojść. Oj, Mortar, jakie to jest twarde ten common. Tragedia. Dobra, jest do Mortara dojście. I tutaj będzie możliwe, że mecz na 3 gwiazdki. Jeżeli te dwie jednostki nie pójdą do dołu, no to mamy mecz na 3 gwiazdki. Zobaczymy, gdzie oni teraz odbiją. Żeby ten bazooka boy się nie odbił tutaj, nie? Nie bazooka, tylko shotgun boy. Żeby nam tutaj nie odbił na dół, więc przyspieszenia tutaj nie dostaniemy, buffika tutaj nie dostaniemy. Musimy chwilę poczekać. Niech sobie zbijają i zobaczymy, co zaraz tutaj się będzie działo. Dobra, idą na dół. Gość nas obserwuje tym shotgunem, obserwuje, obserwuje, obserwuje. Czy będzie podejście? Będzie podjazd. Braknie mu orężu? Braknie mu orężu. Więc mecz mamy na 3 gwiazdki. Jak widzicie, ten mój rush deck bardzo dobrze działa i się w miarę to fajnie sprawdza, nie? Więc zbijamy mu to i mamy, ludzie, z nami tutaj 78 golda. Mamy gwiazdeczki, dajemy homie. I zbieramy, zbieramy, bo keje mamy jeszcze 3, mamy 3 klucze. Więc sobie otworzymy jeszcze parę tutaj skrzyneczek, nie? Więc zaczynamy kolejny atak. Fajne jest to, że te ataki bardzo szybko też się zaczynają, nie? Nie trzeba czekać. No i tutaj, ludzie, jest pogrom. Dajemy to tak, dajemy tak, dajemy tak. Zagrajmy taki troszkę tutaj rozwałkę. Zagrajmy tak, zagrajmy to tutaj. I to zagrajmy tutaj. No z tego nic dobrego nie będzie, ludzie. Nie umiem na te granatniczki zagrać. Rzućmy tutaj coś takiego, zobaczymy, jak to się będzie działo, co się będzie teraz działo. Jak to troszkę rozwalę po mapie. No nic, no nic nie zrobię, surrender. Mogę dać surrender, bo to jest po mnie. No, ludzie grają pod te granaty, pod te pitcher. I to bardzo dobrze działa. Upgrade, jak możemy upgrade'ować, to już upgrade'uję, a później będziemy się zastanawiać, co dalej. Nie, siódmy poziom. No, siódmy poziom na nie wbiłem, więc podobnie jak mają tutaj nasi przeciwnicy. Patrzcie, prawie mamy siódmy poziom HQ już tutaj. Siódmy poziom raczej postaci, nie? A trzeba mieć ósmy poziom expa, więc nam troszkę jeszcze brakuje, żeby te HQ ulepszyć. Dobra, bierzemy kolejny pojedynek i czekamy. Wojny, czas zacząć! Gramy na gracza Karka. Na gracza Karka i ten gracz Karek wypuścił nam tutaj tych wariatów, nie? Więc też musimy tak się troszkę tymi jednostkami porozchodzić. Zagrajmy tak. I tak, o dobra, pyk. Tutaj pójdzie raszyk. Ręce się dobrze powracają. I petarda, dajesz. Rasz, rasz, rasz. Jeden rozbity. Jeszcze jeden laser, nie?
Dobry fokus jest, ale z tego nic nie będzie, to jest ludzie surrender. To jest surrender, jesteśmy 10 golda do tyłu i nic za to nie mamy. No, powiem wam tak, im wyższa ranga, to się gra naprawdę ciężej. Ale ten atak raszujący mi najlepiej wychodzi, nie? Pewnie powiecie, ale słaby jesteś. Nie umiesz w to grać. Tak się w to nie gra, no. Powiem tak, tak się może w to nie gra, ale ta taktyka działa. Ta taktyka, jak widzicie, działa troszkę. Może nie najlepiej, ale też nie jest najgorszą taktyką. Więc warto sobie to przetestować. Dobra, lecimy teraz z kolejnym atakiem. Dajemy tutaj rusha. Patrzcie, jaki piękny rush wszedł, nie? Prawie na wszystkie jednostki. Shieldów rozbijamy mu szybko. Ta działka jest fajna. Ono się jakby tak stakuje, nie? I po jakimś czasie coraz mocniej bije. Ale ono jest na też mocniejsze jednostki. To jest taki antytank trochę, a nie na coś takiego. Dobra, to działko zbijamy. No i patrzcie, ten meczek jest nasz. Ten meczek jest nasz. Mortar sobie tam jeszcze strzeli, tych dwóch nam rozbije. Ale ten shield będzie powoli sobie to obijał i zbijał. I on nam, ludzie, tutaj pozwoli to wygrać, nie? Więc mortar tutaj bardzo dobrze, raczej te shieldy bardzo dobrze działają. No i patrzcie, mamy teraz battle speed 250 i ten meczek w bardzo ładny sposób kończymy. No i patrz, ten shieldik sobie katuje i rozwala to. Mamy kolejne 3 gwiazdeczki, flawless victory. Mamy loot, 6 golda i 9 expa. Dobra, otwieramy skrzyneczkę. Mamy ściankę, mamy pitos, mamy mortar. Więc i miny, więc taka średnia skrzyneczka kolejna. Nigdy jeszcze nie poleciała mi jakaś taka fajniejsza skrzynka, nie? Więc nie wiem, od czego to zależy. Dobra, lecimy dalej z kolejnym atakiem. I to będzie chyba, ludzie, już jeden z ostatnich ataków, bo powoli nam się czas antenowy na tą gierkę kończy. A nie chcę też za długich odcinków z tej gry robić, żeby was nie zanudzić. Chyba że będę wasze taktyki sprawdzał. Możecie mi, moi drodzy, na fanpage'u podsyłać, ludzie, screeny, jak wy rozstawiacie jednostki, jakie jednostki rozstawiacie, a ja spróbuję tak samo rozstawiać w moich odcinkach te jednostki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? Zobaczymy, czyj deck będzie najlepszy. A może was jakoś najlepsze ustawienia, może jakoś będę wynagradzał na przykład kodem do sklepu Play, że będziecie sobie mogli doładować gemiki, nie? To była taka fajna opcja w miarę, za takie podziękowanie w sumie, za to, że fajne te deki przygotowujecie. Więc coś takiego może sobie ogarniemy. Dobra, puszczamy tutaj speeda. Jezu, tu była dziura! Ja tej dziury nie zauważyłem, mogłem inaczej tego speeda rzucić. I to wszystko się na tym czołgu zablokuje. Więc mecz mamy chyba do tyłu, chociaż jeszcze próbują walczyć ten mortar, jak pójdzie. Jak mortar by rozwalili, to jest to do przodu. Ale jednak... Chociaż może jeden, jest, jedna gwiazdka zbita. Więc meczu nie mamy za zero, dostaliśmy tutaj 3 golda. No te 2 gwiazdeczki, dobra, zagramy, ludzie, jeszcze mecze na otworzenie tej jednej skrzynki, nie? Leci kolejny magiczny atak, o nie, mortar dalej sam w środek zapakuje. Nie, chociaż teraz nie trafił perfekcyjnie, nie? To jest po gościach. Chociaż po gościach, na pewno ma po głównym stage'u, tutaj po tej głównej bazie. I 2 koronki straci, 2 pucharki, a 2 pucharki ja potrzebuję. Chociaż, dobra, nie dostało to działko. Więc mamy 2 gwiazdeczki mi trzeba było na tym pojedynku, więc mamy tutaj to ugrane. No i to jest end battle, bo ci już nic nie zrobią. Dobra, otwieramy, ludzie, ostatnią skrzyneczkę ostatniego boxa, common box po raz kolejny na server 3. Mamy golda, mamy arcade'a, mamy troopery, no troopery mogę zbierać do tego mojego rusha, mamy sneaky ninja. I tyle, ludzie, nam tej skrzyneczce poleciało. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!